半夜找房子，给我各位如何撇记，不缺意见。还是王子学习不缺意见，何方便不干，我不是意见，他已经一三十人，何方便不干。啊啊啊啊啊Pomrowiaki, witam was po dość długiej nieobecności, ale dzisiaj wracamy do tematów japońskich. Ostatnio zapytałam was, jakie chcecie usłyszeć tematy i poruszyliście temat, który de facto ja sama chciałam poruszyć, bo jest ciekawy i myślę, że wielu z was to zaciekawi. A mianowicie japońskie przesądy i zabobony. No to jedziemy z tym koksem. Słuchajcie, mam tutaj swój mały notatnik, bo tego jest sporo, więc weźcie sobie herbatę, weźcie sobie ulubione ciastko, weźcie sobie kota do całowania i juniania, bo tak trzeba, umówmy się, tak trzeba. No i jedziemy z tym koksem. Oczywiście najbardziej znanym przesądem, który chyba ogólnie panuje w Azji Wschodniej, jest liczba 4. W japońskim na liczbę 4 mamy dwa określenia: yon albo si. No i właśnie zatrzymajmy się przy tym si, dlatego że si pisane tak oznacza 4, ale pisane tak oznacza śmierć, która też wypowiada się si. Więc oczywiście naturalnie wszyscy zaczęli strać nad tym, że no to tak źle. To nie wolno mieszkać na czwartym piętrze. Ja mieszkałam na czwartym piętrze, ale jednakże tak, to jest taki najsławniejszy i wiem, że wy też moglibyście go przytoczyć, ale mam takie koski, o których nie mieliście nawet pojęcia, więc lecimy. Na przykład taki przesąd, że siedzisz z kolegą i widzisz, że kolega ma na koszuli swojej białej czarny włos. No to chcesz być uprzejmym człowiekiem i zdjąć, wyrzucić, no niech się nie pałęta po tej koszuli, bez sensu. Ha, 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 hola, hola, basta, moi drodzy. Włos się zdejmuje i się oddaje właścicielowi. Nie wolno go tak po prostu wyrzucić, bo będzie pech, tak się mówi, nie wolno tak, więc każdy zdjęty włos powinno się oddać właścicielowi i wtedy będzie ok. Ale najlepiej to w ogóle powiedzieć: hej, hej, masz tu włosa, żeby ta osoba sama to zdjęła. No ale jak już robicie, że pom pom, proszę oddać to dla właściciela. Ok, to może być nawet dosyć popularne, ale w Japonii wierzyło się, zwłaszcza przede wszystkim dużo z tych przesądów, które teraz będę o których będę mówić, działo się właśnie w czasach jakichś właśnie Meiji, nawet wcześniej w Edo. To myślę, że Edo było takim punktem wybuchowym, jeśli chodzi o różne przesądy, bo to już był okres takiego renesansu yokai i historii różnych strasznych, więc bardzo dużo przesądów jakby płynie z tamtego okresu, więc wierzyło się, a teraz się nie wierzy, dlatego się mówię w czas się przeszły. Wierzyło się, że jeśli usłyszy się w nocy krakanie kruków, ktoś z rodziny umrze. Kolejnym bardzo popularnym przesądem, który myślę, że nie istnieje tylko w Japonii, istnieje w każdym buddyjskim kraju, jest to, aby nie spać z głową na północ. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Budda Shakyamuni, bo są tysiące Buddów, pamiętajmy o tym, ale kiedy właśnie ten najbardziej znany na świecie Budda, który siedział pod nepalskim drzewkiem, tak był księżniczkiem, ale rzucił to księżniczkowanie i sobie już tam odchodził w Satori Nirwany, zwał jak zwał oświecenie, czyli tak zwany umierał z głową na północ. No i mówi się, nie wolno spać z poduszką, poduszka nie powinna leżeć, twoja głowa nie powinna leżeć w stronę północ. Poza tym w starożytności, w dawnych czasach też układano ciało z głową na północ, ponieważ Budda tak umierał. A teraz oni będą mnie tam stukać. Bambaryły za kaka. Kolejny przesąd jest bardzo ciekawy i jeszcze istniał przed wojną, ponieważ musicie wiedzieć, że
Jeszcze przed wojną bliźniaki, zwłaszcza bliźniaki, gdzie była dziewczynka i chłopiec, były absolutnie źle traktowane w społeczeństwie, były źle widziane. Dlaczego? Ponieważ bliźniaki wierzyło się zawsze, że właśnie takie bliźniaki, chłopiec i dziewczynka, jest to para, tak, para z poprzedniego życia, która, tak, para kochanków z poprzedniego życia, która popełniła samobójstwo. I tak się odradza. I właśnie mówiło się, nie jedz jajka z dwoma żółtkami, bo zajdziesz w ciążę bliźniaczą i urodzisz takie właśnie złe. No bo się tak wtedy wierzyło, że złe. No strasznie było piętnowane. Jeszcze przed wojną były bliźniaki bardzo niemile widziane. Kolejny ciekawy przesąd. Kiedy nie zjesz do końca swojego posiłku, wypadną ci oczy. I musicie wiedzieć, że faktycznie w Japonii jedzenie, dlatego że historia była różna, było bardzo dużo jakby okresów takiego głodu i w Japonii jedzenie jest bardzo szanowane. Myślę, że bardziej teraz wiecie, teraz jest amerykanizacja wielka i taka, wiecie, dzieciaki 16, 20 parę lat nic nie wiedzą, ale mówimy o takich dość tradycyjnych rodzinach, gdzie ja w ogóle byłam bardzo zawstydzona, że nie mogłam dokończyć, bo się bardzo źle czułam, miałam gorączkę, było mi niedobrze, nie mogłam dokończyć posiłku w domu moich teściów i było mi wstyd. Tak samo jest mi zawsze wstyd, kiedy załóżmy naprawdę już nie mogę, jestem w restauracji. W restauracji powinno się kończyć. Możesz wybuchnąć, możesz się zżygać, ale skończ tą miskę ryżu i wszystko na talerzach, tak. I to jest jedna z manier w japońskiej kulturze, musicie to wiedzieć, nie powinno się zostawiać jedzenia w ogóle. Nawet jak nie smakuje, nawet jak jest za pikantne. Powinno się wszystko zjadać i tak się straszyło dzieci, musisz wszystko zjeść, bo jak nie zjesz, to ci wypadną oczy. Tak straszyły mamy swoje dzieci. Pewnie od czasów jakichś Edo, a może i wcześniej. Kolejny przesąd wszedł wraz z fotografią, kiedy fotografia zaczęła być popularna i kiedy nie było takiego cykania codziennie 15 selfie czy nawet z kliszą Kodaka jakieś wakacyjne, nie, mówimy kiedy zdjęcie to było wydarzenie rodzinne, kiedy się szło do studia i to były te czarno-białe, te takie wielkie, co tak miały tutaj i robiły takie pum, no wiecie, ja wiem, że wiecie. I wtedy się mówiło, że osoba, która jest w środku, umrze najwcześniej. Kolejny! Połknięcie nasion arbuza powoduje ślepotę. Ja to łykam i jakoś nada... Chociaż faktycznie mam kontakty minus 3. Że to prawda. Kolejny przesąd jest... może dla was dziwny, dlatego że w Europie ja zawsze słyszałam od mojej mamy... Uważaj na ocet, nie wolno pić octu, czy tam dużo jeść takich octowych rzeczy, bo to źle wpływa na organizm. W Japonii jest odwrotnie, kochani. Odwrotnie, bardzo dużo ludzi, wręcz można powiedzieć, pije ocet. Można kupić nawet takie smakowe octy, które się rozrabia z wodą i można... Siema, Japonia, w ogóle tsukemono wszędzie i wszystko jest tsukemono, czyli kiszonki. No, spędzi mamusia! I mówiło się, nie pij za dużo octu, bo twoje ciało rozmiękczy się, tak jak guma. Dlaczego? Ponieważ dużo też kiedyś ryb się marynowało i jak się marynowało rybę, to ona naprawdę, te kości się robiły takie gumowate, że można było praktycznie je rozciągać i stąd się wzięło takie, jak ty będziesz tak pić, to twoje kości też się tak rozmiękczą i będziesz tak... O, to coś dla mnie. Nie piesz w nocy, bo się do ubrań przykleją duchy i okej. Ja zawsze, ale teraz jakoś ostatnio to tylko w nocy popracuję, więc nastawię pranie i wychodzi na to, że muszę je rozwiesić wieczorem, dobra. Więc ostatnio nawet tak wieczorem, boże, coś się przyklei. Co się na zwierzę przykleiło? Kamemusi. Kamemusi się tylko przyklejają. Dziady śmierdzą jak taki, wiecie, kamemusie śmierdzi jak takie skondensowane 10 tysięcy biedronek w jednym. Taki jako biedronka sika, tym żółtym, mały, taki śmierdzący. Kaka.
Kiedy zjesz i od razu się położysz, stajesz się krową. Tak. Oczywiście to wyszło z tego, że znowu witamy w świecie manier japońskich. Tak, maniery, jeśli się zje, powinno się odczekać jakiś czas, a nie od razu do wyra. A to już dawno, 5 to moje życie na odbycie. Życie na odbycie. Mówi się, że jak w czarce z herbatą ma się taką gałązkę malutką, która pływa pionowo, oznacza to wielkie szczęście, więc zawsze jak dostaniecie jakąś czarkę i jakoś wpadnie może kawałek listka, bo oczywiście herbaty są w sitku przesiewane, ale czasami wiadomo, coś tam uszczknie się, wypadnie, no i zwłaszcza u takich, jak się idzie pić herbatę do swojej babci, czy idzie się do jakiejś naprawdę takiej bardzo tradycjonalnej restauracji, no to tak może się zdarzyć. No i jak wpadnie wam taka kłązeczka, patyczek mały, taki pionowy. Szczęście wielkie! To jest ciekawe, bo to bardzo dużo, jak zobaczycie, zaraz przesądów łączy się z buddyzmem. I mówi się, że jeśli się uderzy w miskę, tak, taką miskę do ryżu, czy ogólnie w miskę się uderzy, to pojawią się gaki. Gaki to w buddyzmie są tak zwane głodne duchy. Już tłumaczę. Głodne duchy to jest pewien rodzaj piekła, levelu, bo piekła mają różne levele. Chyba on jest pod... dokładnie nie pamiętam, bo ich jest trochę, ale chyba on jest pod zwierzętami. Bo tutaj są ludzie, czyli jest nasza samsara, gdzie my mieszkamy, tutaj są zwierzaki. Tak, a tutaj są gaki. Gaki są to głodne duchy, czyli duchy, które są utknięte w jakimś miejscu, które są ciągle głodne. Dlatego w buddyzmie, zwłaszcza to można zobaczyć tak bardzo naocznie, gdzie jakby jest nakierowana praktyka, w buddyzmie tybetańskim jest zawsze postaw dużo jedzenia dla gaki, czyli dla głodnych duchów. W buddyzmie japońskim też, ale bardzo większą część przekłada się na swoich przodków, tak, na kult przodków. No, ale też powinno się coś tam uszczknąć dla gaki, żeby mogły sobie zjeść i żeby nam tutaj nie straszyły, nie rozpierdzielały i nie przynosiły żadnych chorób, ani innych takich pierdół, jak to gaki przynoszą. Dobrze. Więc nie walcie w miski, bo przyjdą gaki, będą chciały daj mi jeść! Jeśli widzisz niekocianko, jeśli widzisz kociątko, ale nie mówię, że w sensie, że malutkie, wszystkie kociątka, stare to też kociątka, czyli wszystkie koty. Jak widzisz kota, który myje pyszczek, to znaczy, że będzie deszcz. To też jest chyba bardzo popularny, znany jakby na zachodzie przesąd, jeśli chodzi o Azję, że nie wbija się pałeczek w ryż. Więc jak w restauracji chcecie odłożyć pałeczki, to trzeba je odłożyć obok albo na miskę. Tak. Ale nigdy... Dlaczego? Ponieważ to wychodzi znów z buddyzmu. Kiedy Budda umierał, w jego ryż wetknięto. W Japonii jest takie pojęcie upicia się ludźmi. Chodzi o to, że wszelkie stresy, które mamy z życia, od ludzi, czy to w pracy, czy to na zewnątrz, czy to rodziny, no i cały ten stres, który nam jakby spływa na nas, to jest takie upicie się ludźmi, tutaj się mówi. I żeby się uspokoić od tego, należy na swojej dłoni napisać ten znak, czyli hito, 3 razy i wtedy wszystko odpływa. A z naukowego punktu widzenia faktycznie tutaj jest, jeśli chodzi o akupresurę, jakiś punkt, który pozwala się zrelaksować, więc spoko. Kolejny przesąd związany z buddyzmem. Jeśli masz duże płatki uszu, to znaczy, że będziesz miał bogactwo. Dlaczego? Ponieważ Budda miał dość duże, rozciągnięte. W ogóle bodhisattwowie mają taki hippie style, że mają tutaj rozciągnięte takie tunele, no. Mają. Gwizdanie w nocy sprowadza
albo węża, albo złodzieja. Skąd to się wzięło? W czasach Edo złodzieje, którzy grasowali sobie w nocy, właśnie komunikowali się poprzez gwizdanie. No i dzieciom się mówiło, nie gwizdź, bo przyjdzie złodziej. Albo mówiło się, że no jak dziecko nie boi się złodzieja, albo nie rozumie pojęcia złodzieja, no to mówiło się wąż. Wąż przyjdzie, to już straszne jest takie, więc dzieciom się mówiło, nie gwizdź. Nie gwizdź, bo przyjdzie złodziej. Albo wąż. Pająk widziany rano przynosi szczęście. Pająk widziany w nocy przynosi pecha i złodzieja. Tak. Mówi się, zabij pająka nocnego, ale nie zabijaj pająka dziennego. Kiedy widzisz karawan, schowaj kciuk. Dlaczego? Ponieważ w japońskim kciuk nazywa się oyajubi, czyli kciuk, czyli palec rodziców, można powiedzieć. Więc powinno się go schować, kiedy się widzi karawan, dlatego że się uchroni to swoich rodziców przed śmiercią i oni będą mogli żyć nadal. Wspaniale. Myślę, że to jest dość popularne. Jedzenie wakame poprawia kondycję włosów i że jest, że taki busz rośnie. Nie wiem. No ale mają strasznie dużo minerałów, witamin, wszystkich takich mikroelementów, więc czemu nie? To jest bardzo ciekawy przesąd, ponieważ w Japonii oczywiście, jak wiecie, wszyscy jemy pałeczkami. No i każdy ma tam, mimo wszystko, że tam jest jakaś jedna technika, każdy ma jakąś tam swoją technikę. I jedni trzymają, jak są pałeczki, to bardzo wysoko, inni niżej. I właśnie tutaj narodził się przesąd, że jeśli trzymasz pałeczki daleko, twój wybranek, wybranka będzie z oddali. Twój partner to chyba będzie gdzieś tam z kolejnej prefektury, gdzieś daleko, gdzieś o, za mamią siwa przyjedzie do Tokio, przykładowo. Ale jeśli trzymasz nisko, to znaczy, że twój partner, partnerka będzie gdzieś z okolicy, z jakichś niedalekich miasteczek. Ojejku, o tym słyszałam, o tym widziałam nawet program taki challenge'owy w telewizji, gdzie robili ten challenge, ponieważ jest taki, wszędzie ludzie w to wierzą, że jak się zje umeboshi z unagi, czyli węgorzem, czyli śliwki marynowane z węgorzem, to będzie się miało zawał żołądka, no czyli brzuch będzie bolał, mówiąc kolokwialnie. No i widziałam taki, a skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia, nie ma żadnych przypisów, ale widziałam program, gdzie właśnie sprawdzali to, no i co, facet zjadł, nic się nie stało. Po 100 czknięciach umrzesz. Uważajcie. Jeśli powiesisz tery bodzy do góry nogami, będzie padać. Jeśli ktoś nie wie, co to jest tery bodzy to jest taka laleczka wykonywana z papieru albo z materiału. Wygląda jak taki mały duszek i się go wiesza, aby właśnie wiesza się go w czasie cyje. Cyje, czyli pory deszczowej, która jest w Japonii, która jest właśnie taką okropną pogodą, gdzie nie da się w ogóle niczego wysuszyć i... Dobra! No i właśnie zawsze się go wiesza i się śpiewa teru bodzu ashita tenki ni shite okure. Ale właśnie, jeśli się powiesi go odwrotnie, to będzie ciągle padać. Chociaż to jest durne, dlatego że jak go się wiesza i tak wcuje, więc i tak pada. Sen o pożarze w Japonii jest to bardzo dobry omen. Ponieważ ogień to energia, ogień wypala, oczyszcza, więc wierzy się, że to jest bardzo dobry omen. Nie obcinaj paznokci w nocy, ponieważ umrzesz przed swoimi rodzicami. To jest bardzo ciekawy przesąd, który może wydawać się śmieszny. Jednakże kiedyś, oczywiście przecież nie było elektryczności, wszyscy przy świeczku albo przy jakiejś lampce na oliwce siedzieli i nie było takich dogodnych, bezpiecznych urządzeń do obcinania bezpiecznie paznokci. I
bardzo często ludzie, obcinając paznokcie u nóg, u rąk w nocy, bardzo się okaleczali. I to nie tak, że o, przycięłam sobie paluszka, tylko odcięłam sobie paluszek. Albo odcięłam sobie pół paluszka. I no i wiecie, i przykładowo ktoś tak się zrani i to nie będzie się goić, zda się gangrena. Wiecie, no nie było tak kiedyś fajnie jak dzisiaj. Jest. Więc stąd się wziął ten cały, może nie tyle zabobon, ale no te całe wierzenie, że lepiej nie, bo można się zranić i rana nie będzie się goić i zrobi się kaka i umrzesz. Schowaj pępek jak idzie burza. Dlaczego? Ponieważ to się zawsze mówiło dzieciom, schowaj pępek, idzie burza, przyjdzie rajdzin i zeżre ci ten pępek. Kto to jest rajdzin? Jest Bóg burz, wielki Bóg burz, potężny, który smakuje się w pępkach, tak? To jest jego ulubiony przysmak, tak się straszyło dzieci. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że kiedy przychodziła burza, było gwałtowny spadek temperatury, zwłaszcza to było niebezpieczne, które było naprawdę gorąco, to raptem spada temperatura, chociaż tak naprawdę w Japonii jest tak, że jak popada deszcz, to i tak nadal jest bardzo, bardzo parowato i źle, no ale tak wyczytałam na jednej z japońskich stron, że prawdopodobnie to było tak, że właśnie spadała temperatura, a żeby kiedyś przeziębienia nie były tak proste i były często też śmiertelne, dlatego mówiło się dzieciom, że proszę się ubrać, proszę schować pępek, bo jak dzieci biegały tylko tam w jakiejś przepasteczce, na dupniku tylko, no to wiadomo, że tutaj burza, deszcz, raptem wiatr i przeziębienie gotowe. No więc mówiło się, schowaj pępek, ubierz się, bo przyjdzie rajdzi i ci go zeszle. Trzymanie skóry węża w portfelu przynosi więcej pieniędzy i szczęścia, dlatego że no, wąż zrzuca tą wylinkę swoją i ma sobie nową, więc to taki symbol szybkiej regeneracji, dlatego warto mieć zawsze skórę węża. I już ostatni przesąd. Zbieranie kwiatów higambana jest niepolecane, ponieważ spowoduje pożar. Ogólnie ja te kwiaty, właśnie one kwitną na początku września. I muszę wam powiedzieć, że jak je zobaczyłam, ja się od razu skojarzyły mi się ze śmiercią. Mimo że nie miałam jakiejkolwiek wielkiej wiedzy o tych kwiatach, po prostu te kwiaty mnie przerażały i od razu mi się skojarzyły z śmiercią i z czymś niedobrym. Więc tak, te kwiaty są, widzicie, miałam czuja, źle widziane, ponieważ posiadanie ich, zrywanie powoduje pożar. Dlaczego? Bo ich pąk wygląda jak płomienie. Ale faktycznie one są trujące, mogą doprowadzić, zaraz przeczytam. To trująca roślina prowadzi do nudności, biegunki, a nawet śmierci. Nice. Wiedziałam, że ta bicza nie, że tutaj coś takie. No girl, we will not get along. No, ale wracając, jeśli chodzi o kwiaty, i może to ktoś z was wie, zwłaszcza jeśli interesuje się mocno botaniką, albo ogólnie ma jakieś pasje do kwiatów i zna się na nich, to powiedzcie mi, bo ja pamiętam taki przesąd z dzieciństwa. Moja babcia i mama zawsze mówiła, co takie małe żółte kwiatki, nie wiem jak one się nazywają, ale takie żółte kwiatki i nie mleczy, takie jakby z czterema płatkami i nazywali je zawsze wszyscy ślepaki. I babcia, mama mówiła, nie rwij tych kwiatków i nie przykładaj do oka, bo oślepniesz. I pamiętam, że my z koleżankami tak się czaiłyśmy, ej, może zerwiemy, przyłożymy. Nie, to taki strach, te kwiatki, jak się widziało, to po prostu strach wywoływały. I ja się zastanawiam, czy faktycznie te kwiatki to robią, jeśli ktoś wie, o jakich kwiatach mówię, o takich żółtych z czterema płatkami, takich malutkich, i one jakby tak w takich jakby pękach rosły.
Ja pamiętam, że to było zawsze taki strach największy na świecie. Ślepaki. O Jezu, ślepaki tu są! I tak raz chcesz tak zerwać i spróbować, czy naprawdę, a drugi nie, bo to jednak straszne. No i się zastanawiam, czy faktycznie te kwiaty mają taką moc, czy to też jest jakiś polski przesąd, albo może lokalny, bo ja nie wiem, czy w całej Polsce to istnieje. Czy wam też babcie i mamy mówią, nie dotykajcie tych kwiatów i nie, później paluchami nie trzyjcie oczu, bo będziecie ślepi. Nie wiem, ale nazywali je ślepaki i do dziś ich się boję. Tak samo jak tych czerwońców. O matko. Dobra, strasznie długie wideo, strasznie dużo tego, ale wiecie, że ja lubię soczyście, dobrze, z wiedzą, żeby... Dobra, widzimy się już niebawem z kolejnym odcinkiem i mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Napiszcie, który z przesądów was najbardziej zadziwił, rozśmieszył, czy wiedzieliście o niektórych, czy nie wiedzieliście. I widzimy się już niebawem, oczywiście odwiedzajcie moje social media i wszelkie strony, które są w opisie. Oczywiście ten mój profil muzyczny, który jest podlinkowany i widzimy się już niebawem. Do kala, dziany, matany, bye, buu!